Słuchajcie, dzisiaj przychodzę z dwiema historyjkami. Historyjki są o małych dzieciach. Takie słodkie wiadomości, lubię takie. Wiecie, że lubię. Słuchajcie, Julka miała roczek. Może trochę więcej. Roczek, półtora roczku, o, no bo to była wiosna. Półtora roczku siedziałyśmy przed domem. I słuchajcie, ja mówię, jest takie słoneczko. A, i właśnie a propos tej historii, to zawsze jak ją opowiadałam, bo teraz już rzadko już ją opowiadam, ale jeszcze mi się zdarza, jak komuś opowiadam ją, to zawsze mi się przypomina i zawsze się na tym łapię, że dopowiadam coś takiego. Słuchajcie, człowiek jest taką bestią, że zawsze się kimś wyzyskuje. Przynieś, podaj, pozamiataj, a podgrzej, a umyj. Mimo że sam mógłby podnieść dupę za przeproszeniem i to zrobić, przeważnie to robi, gdy wie, że nikogo w pobliżu nie ma oczywiście, tak? Ale człowiek jest, każdy człowiek jest taką bestią, nawet ja. I na tej historii się właśnie przekonałam i sobie uświadomiłam, że jestem taką bestią. Słuchajcie, dziecko ma półtora roku, chodzi już dobrze, więc po podwórku biega i w ogóle szaleje. Mówię, Julka, jest takie słoneczko, przynieś chusteczkę, założę ci. Julka mówi, a gdzie jest? Ja mówię, no tam, gdzie chusteczki twoje są. Julka mówi, dobrze. Słuchajcie, wyszła sobie do domku, wraca z tego domku, niesie chusteczki. Wiecie, jakie chusteczki? Do nosa. Paczuszkę chusteczek do nosa. No mówię, Julka, ale nie te chusteczki. Spojrzała na mnie. No mówię, Julka, nasz na główkę chusteczkę. A ona mówi, aha, to ja nie wiem, gdzie jest. Ja mówię, słuchajcie. Ja mówię do Julki, no tak, powiedziałam chusteczki, chusteczkę. A chusteczka to do nosa, a to jest apaszka, a nie chusteczka, bo ja zawsze mówiłam nie apaszka, tylko bandana w ogóle mówiłam na jej chusteczki, apaszki na głowę. No i dziecko przyniosło, tak jak zrozumiało, tak przyniosło, zrobiło całkiem dobrze. Wszystko było w porządku, no i zawsze właśnie mi się też przypomina to, że się tak zamiast samemu iść przynieść, to masz, dwa razy musisz chodzić. I druga historia, słuchajcie, moi rodzice mieszkają w domku jednorodzinnym. I przez płot sąsiadowali, bo już tej rodziny nie ma, wyjechali z małżeństwem i mieli dwie córki. Starsza taka lekko ułożona, a to małe, to było rozpieszczone pociechą całej ulicy, bo Julki jeszcze wtedy nie było, bo to było bardzo dawno temu. Ona już ma tam też około, no, około 30 ma, może 25. Więc taka mała osóbka, dużo śmiechu z nią było, różno historii o matko, jak mi się poprzypominają, muszę sobie pozapisywać, bo naprawdę warte opowiedzenia i puszczenia dalej w świat. W każdym razie ojciec sobie zawsze z nią robił jaja i to ona zawsze dostawała pierdziel, ale mój ojciec taki był zgrywus, no niekoniecznie w dobrym tego słowa znaczeniu, bo zawsze ktoś dostawał po głowie, a on po prostu wychodził z opresji cało. I tu była ta sama sytuacja, słuchajcie, jej mama kupiła jajka. Nie wiem, czy z rynku przyniosła, czy ze wsi przywiozła, czy skądś tam. W każdym razie do czegoś te jajka miała. Nie wiem, czy do ciasta, czy do ugotowania, czy po prostu tak sobie kupiła te jajka. Rzadko kto... Słuchajcie, wydmuszki były na wagę złota, więc przeważnie te jajka były w reklamówkach albo w workach foliowych. Się takie dostawało. No i tych jajek było dość sporo w tym worku, w tej reklamówce w worku. No i, a że, słuchajcie, z podwórka na ich dom oczywiście, no bo przez płot, ale takie dość znaczne, wielkie okna mieli, w tym dużym pokoju przeważnie ktoś siedział, więc jak oni patrzyli, to widzieli moich rodziców w ogrodzie, a jak moi rodzice, to widzieli ich, tak, bo było widać przez okna, tak. No i słuchajcie, i ta osóbka sobie siedzi, a przeważnie siedziała na oknie, bo na parterze mieli te okna. Więc albo przychodziła na podwórko swoje przez okno, albo i tak łaziła w kółko. No i te jajka. No i a że ojciec widział, jak ta jej mama niosła te jajka do domu, to pod za płotem krzyknął do niej i mówi, słuchaj, twoja mama kupiła jajka. Wiesz, gdzie są te jajka? Ona mówi, że wie. Słuchajcie. Ona mówi, że wie i mówi, to przynieś te jajka. No i przyniosła te jajka, przytaściała na ten parapet, ustała na tym parapecie. Ojciec mówi, nie ruszaj się. I mówi, a teraz walnij tymi jajkami. Słuchajcie, i ona wzięła te jajka i walnęła tymi jajkami. I te jajka wszystkie się zwykły. Jak ta sąsiadka jej matka, co usłyszała, mówi, co ty robisz, dzieciaku, tyle jajek. Jajecznic. Ojciec się schował, mówi, bo to sąsiad mi kazał.
Nikogo tu nie widzę. Co ty znowu wymyśliłaś? Słuchajcie, a że ona była taka pocieszna, to ojciec to wykorzystywał. Także no powiem wam, masakra. No, pieprz dostała, tak? Potem ojciec powiedział, że to jego wina, ale jajek nie odkupił. Słuchajcie, jeszcze, nie wiem, czy tej historii jeszcze będą, jeszcze jedną historię wam opowiem a propos tej dziewczynki, bo mi się ta teraz nasunęła, mogę zapomnieć. Jej ojciec naprawiał sprzęt AGD RTV, przeważnie pralki przynoszono do niego i on je naprawiał. Miał warsztat w garażu, na podwórku w swoim garażu i słuchajcie, no i tych pralek tam, lodówek, telewizorów, no może niekoniecznie, ale tak tam mikrofale i takie inne rzeczy, tam stało na tym podwórku sporo. Co jedno naprawił, to zabierali, przywozili nowe i tak dalej. I słuchajcie, no i te wszystkie pralki i lodówki, one były pootwierane. Chyba, że padało, no to je wnosił do warsztatu czy tam do garażu i tam zrobił, ale przeważnie zawsze było ciepło, to je wystawiał na zewnątrz i tam je dłubał przy nich. Słuchajcie, naraz wpada ten sąsiad, sąsiadka, nie widzieliście nigdzieś naszej córki, zaginęła, mówi, no nie ma jej pół godziny, na dworze była, na podwórku bawiła się, naraz jej nie ma. Słuchajcie, obskoczyliśmy pół miasta, wszędzie naokoło te ulice, no przecież to małe dziecko, to no... To przecież nie ucieknie. Zresztą od naszej ulicy nikt nigdy nie wychodził poza ulicę. Ulica była malinka, nadal jest krótka. Wszyscy się znali, wszyscy gdzieś widzieli, jak daleko gdzieś coś wyszło, jak tam już się przytrafiło, no to już tam alarm był, gdzie wychodzisz, albo do rodziców i tak dalej. Więc tej sytuacji nie mogło być. Słuchajcie, no usiedliśmy u nich na tym podwórku i mówi, no co dalej? No trzeba na policję. No to lecimy na policję. Słuchajcie, jak poderwaliśmy się, podnieśliśmy. My jeszcze przeczeszemy, idźcie na policję zgłosić. I nadal słuchajcie, nagle słychać takie tup, 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 tup. Ja mówię, że coś słyszę. Tam nie. Ja mówię, ale cicho bądźcie, coś słyszę. I nadal tup, 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 tup. Słuchajcie, obok stała pralka, lodówka. Lodówka była zamknięta. Jak otworzyliśmy lodówkę, tam siedziała ta moja sąsiadka mama. Słuchajcie, szczęście od Boga, że ta lodówka nie była włączona. Zamarzła by na kość. Jakbyśmy my szukali, policja by szukała, psy by też chyba tropu nie znalazły, no bo gdzie zamknięta hermetycznie lodówka. To były takie małe lodówki, nie takie wielkie jak teraz, że mają 2 metry i oddzielnie zamrażalnik i tak dalej. To były małe takie lodówki, wiecie. No ona się zmieściła do tej lodówki, zatrzasnęła drzwi i tam siedziała. Także taka była śmieszna. Tak jak mówię, wiele historiek z nią jest związanych, ale to w tej chwili nie pamiętam. Jak sobie przypomnę, to wam oczywiście podzielę się z wami, może tak. Do usłyszenia, do jutra, pa, pa.